W Dywitach rozpoczęto zbiórkę na budowę pomnika zasłużonych warmiaków. 1 listopada na tamtejszym cmentarzu parafialnym odbyła się kwesta na realizację tej idei. Datki do puszek zbierali znani mieszkańcy Warmii, m.in. propagator Gwary Warmińskiej Edward Cyfus i lekarz Stanisław Niepsuj. Zadzwonił do mnie wójt i ja natychmiast przytaknąłem, że jest to wspaniała idea. Zgodziłem się na udział w pracach tego komitetu i uważam, że jest to bardzo szczytny cel. Podobna kwestia odbyła się też na cmentarzu w Brunsfaudzie. Jest to pierwsza taka inicjatywa, której celem jest materialne upamiętnienie warmiaków zasłużonych w walce o polskość tych ziem. Czegoś takiego jeszcze u nas nie było, a takich ludzi mamy bardzo dużo na naszym terenie. I bardzo dobrze, że to będzie właśnie w Brunsfaudzie, bo Brunsfaud to można powiedzieć taka prawie, że stolica Warmii, prawda? Wiadomo skąd pochodzi Maria Zięta-Lamalewska i wielu, wielu innych zasłużonych ludzi. Pomysł uhonorowania zasłużonych warmiaków narodził się kilka lat temu. Został ogłoszony w lutym tego roku podczas 160. urodzin księdza Walentego Barczewskiego, wieloletniego proboszcza parafii w Brunsfaudzie. W październiku powołany został natomiast komitet budowy pomnika. Szczytny cel, bardzo. Zwłaszcza, że znam osoby, które w tym kierunku działają właśnie, żeby pomnik powstał. Na przykład pan Pieczkowski był moim profesorem od matematyki, także pan Niepsuj, doktor. W tej chwili jeszcze nie wiadomo, jaką formę przyjmie pomnik upamiętniający warmiaków. Będzie ogłoszony konkurs architektoniczny. Dopiero wyniki tego konkursu dadzą nam odpowiedź. Więcej będziemy wiedzieli, czy to będzie miało formę tablicy, pomnika, czy płaskorzeźby. No zobaczymy jeszcze tutaj, co architekci nam zaproponują. W zbiórce pieniędzy pomagali również uczniowie i nauczyciele z Bukwałdu, Brunsfaudu i Dywit. Początek był bardzo dobry, bo dziesiątki, dwudziestki poleciały do skarbonki. Kogo na ile stać? Tak? Jednych stać na to, żeby więcej rzucić, innych stać na to, żeby mniej rzucić, ale ten dar serca jest. Po prostu dzielę się tym, co mam i tu, i w kieszeni jakiejś tam, gdzieś tam wytrzepuję wszystkie grosze i tak jakby dobra opatrzność działa, ponieważ one gdzieś się znajdują. Już myślę, że nie mam, a jeszcze gdzieś tam głęboko zajrzę do drugiej kieszeni i jest okej. Podczas pierwszej kwesty na budowę pomnika zasłużonych warmiaków zebrano prawie 2900 zł. Każdy, kto zechce wesprzeć tę ideę, może to zrobić w każdej chwili. Numer rachunku znajduje się na stronie Urzędu Gminy Dywity.